Dzień dobry, witam Was serdecznie u Amatora Kuchni. Dzisiaj będzie zupa. Zupa ogórkowa z ogórków, które wcześniej robiłem, były mało solne. Teraz z okazji tego, że poleżały dłużej, już są praktycznie kiszone. U góry będziecie mieć linka do ogórków, jak mało solne zrobić. A teraz przedstawię Wam to, co będzie potrzebne do zupy ogórkowej. Proszę bardzo, tutaj wszystko mamy, to co potrzebne. Tutaj, jak wcześniej mówiłem, mamy ogórki, one były mało solne. Teraz w tej chwili one są już przekiszone, także ja użyję ich do naszej zupy ogórkowej. Słuchajcie, co tutaj mam? Ja lubię używać warzyw suszonych tak na szybko, jak nie mam czasu, to wsypuję je i taka solina tutaj jest garść. Ziemniaki, które pokroję w kostkę. Dwa udka, liść laurowy, ziele angielskie, tutaj mamy margi, pieprz oraz sól. No i do zaczepania zupy, bo ja lubię taką gęstszą, użyję śmietany oraz mąki z wodą, jeśli będzie ona za rzadka. No to co? Robimy. Garnek dosyć spory, liczna rodzina. Ja tutaj mam około 1,5 litra wody. Do tego bezpośrednio wędrują nasze udka. Od razu wsypuję nasze warzywa. Dodaję do tego jakieś 3 liście laurowe i ze 4 ziela angielskie. Do tego zaraz powędrują ziemniaki. Od razu ja kroję je obojętnie, jak w taką kostkę. Proszę bardzo. Taka kostka i od razu powędrują do naszej zupy. I to będzie się gotowało jakieś 40 minut, tak aby ziemniaki były miękkie. A na końcu będzie oczywiście nasz starty ogórek kiszony. Później to wszystko powędruje. Do tego, pamiętając, że kwas ogórków dajemy na końcu, gdybyśmy to teraz zalali, te nasze surowe ziemniaki, no to one byłyby twarde. I to na razie tyle. Jest czas, więc ja sobie zetrę w tej chwili nasze ogórki. Słuchajcie, można na takim, jak lubicie czuć ogórka, ale ja przetrę na tym sitku ze względu na moje dzieci. Tylko i wyłącznie moje dzieci, tak aby one w buzi nie czuły znów tych ogórków, bo są takie pierniki, że normalnie trzeba wszystko pod nich praktycznie robić. Więc ja przecieram tylko i wyłącznie ze względu na moje dzieci w ten sposób, tworząc taką po prostu papkę. Proszę bardzo, starty ogórek w takie coś. Ja tu miałem około 10-12 średnich ogórków i jeśli będzie mi mało, no to dotrę i będziemy stopniowo wlewać do naszej zupy, kosztując, czy nie będzie za kwaśna. Zupa nam się jakiś czas gotuje, więc ja pozwolę sobie doprawić magą, pieprzem, dodamy soli. Kosztujemy. Wpierw oczywiście zamieszamy. Sprawdzimy przy okazji, czy miękkie są nasze ziemniaki. Koszt próba. W smaku dobra. Delikatnie jeszcze dosolę. Starczy. Teraz spróbuję naszego ziemniaka, czy jest miękki.
Jeszcze chwila, więc ja sobie dorzucę teraz lubczyku zielonego, pietruszki i tu mam gałązkę selera. Niech jeszcze to wszystko chwyci smaku. W kubku ćwiartkę zimnej wody na zaczepkę i ja dodam do tego 3 łyżki mąki. Oczywiście nie wleję tego wszystkiego najprawdopodobniej, albo prawdopodobnie wleję. To się okaże, jaka będzie zupa. I mieszam. Są zwolennicy tego, tej zaczepki i są antyzwolennicy zaczepki z mąki. Ja używam i nie narzekam. To na sam koniec wlejemy. Dobrze rozszczepmy, żeby nie było grudek. Teraz na sam koniec znowu również to po mące dodamy do naszej zupy śmietany. Ja dam 3 łyżki i teraz słuchajcie, śmietanę zahartujemy naszym wywarem. Trzy chochle tutaj dałem. I też dobrze wymieszam. Śmietana na samiutkim końcu. Ziemniaki w zupie są już miękkie, więc ja dodam w tej chwili nasz przecier ogórkowy. Dam go całego, mniej więcej wiem, jak to wszystko będzie miało smak, więc przemieszam i skosztuję, czy nie jest ich za mało. I teraz jakieś 10 minut, niech to się przegotuje, lub 15. I będziemy zaprawiać mąką śmietaną. No bardzo dobre, nic nie trzeba więcej. Niech się teraz pogotuje. Zielone z zupy wyciągnięte. No i teraz słuchajcie, przyszła pora, aby naszą zupę zaczepać. Ona jest dosyć rzadka, więc odrobinę, ja tu widzę, że dużo nie będę potrzebował tej mąki z wodą. Jeszcze troszeczkę, nie za gęstą zrobię, ale taką delikatnie gęstszą niż była. Bardzo mało dałem tej mąki i jest bardzo fajna. Jeszcze odrobinkę i sądzę, że starczy. No i teraz, słuchajcie, na sam koniec oczywiście powędruje do tego nasza śmietana i to będzie już wszystko, proszę. Śmietanę znowu całą wlewam i to jest już nasza zupa gotowa. Niech to się teraz razem wszystko jeszcze chwilę porobi. Delikatnie zawrze i wyłączamy i zupa będzie gotowa. Jeszcze za chwilę skosztuję, no i to będzie cały nasz gar zupy ogórkowej. Elegancko. Proszę bardzo, w ten sposób prezentuje się nasza zupa ogórkowa. Tutaj kawałek mięsa z kurczaka, ziemniaki, nasze ogórki, do tego pieczywo, czy bułka, czy chlebek. No i zobaczcie, pełen gar
zupy, pełen gar zupy, fajna, gęsta zupa, przepyszna na swoich ogórkach. To co, musimy tego w końcu kosztować. Zupa jest naprawdę szybka, błyskawiczna zupa ogórkowa. No i powiem wam, elegancka. Elegancka zupka, nie za kwaśna, jest idealna. Do tego chlebek, świeży najlepiej i niebo w gębie, słuchajcie, niebo w gębie. Proste, szybkie, błyskawiczne robienie zupy z prostych składników. Polecam wam serdecznie zupę ogórkową. No i pozdrawiam, trzymajcie się serdecznie. Cześć, amator w kuchni.